Późne piątkowe popołudnie, zatem czas na kolejne spotkanie ze sportem w naszym programie. A ponieważ i przedłużony weekend, to czeka nas także wiele sportowych emocji. A dzisiaj w programie trwa piłkarski maraton opolskiej Odry, która przygotowuje się do kolejnego spotkania niedzielnego z GKS-em Jastrzębie. Mamy teraz kolejne spotkanie, teraz chwilę się pocieszymy. Czeka nas w niedzielę też bardzo ciężki i ważny mecz. Z kolei decydującą batalię o awans do Ekstraklasy rozpoczynają siatkarki. Na pewno będzie bardzo dobre starcie i będzie ciekawe. I wszyscy oczekujemy rozpoczęcia sezonu w drugiej lidze żużlowej, ale na inaugurację będziemy musieli jeszcze poczekać. Ma to jakieś swoje uzasadnienie, bo kibice mają wrócić na ten stadion, na to całe show dla nich właśnie robimy. Pną się w górę pierwszoligowi piłkarze Odro Opole. Po 27 kolejkach Opolanie są na 7 miejscu w tabeli. Trwa ich maraton meczów. Przypomnijmy, w minioną środę podopieczni Piotra Plewni pokonali na własnym stadionie Chrobrego Głogów 3-1, a przed nimi kolejne spotkanie, tym razem z GKS-em Jastrzębie. Oby bohaterem meczu, podobnie jak w środę, był nasz napastnik Arkadiusz Piech. Mega jesteśmy zadowoleni, cała drużyna, bo pracowaliśmy na to, żeby tutaj przy tej pięknej aurze, jaką dzisiaj mamy w Opolu, wygrać to spotkanie. Prowadziliśmy 1-0, dostaliśmy tak zwanego gonga na 1-1, no ale wszedł Joker, w sumie cała drużyna dzisiaj zagrała, mega się z tego cieszę i te dwie bramki dedykuję mojej rodzinie, bo akurat dzisiaj mi zrobiła niespodziankę i żona z córką przyjechała, to dla nich te dwie bramki. Mamy teraz kolejne spotkanie, teraz chwilę się pocieszymy, czeka nas w niedzielę też bardzo ciężki i ważny mecz w kontekście tego, w jakie miejsce zajmiemy w tabelę i tyle, no nie ma ciśnienia, mamy gdzieś tam swój plan na to, co dalej i jedziemy. No jaki jest ten plan? W które miejsce celujecie? No jaki jest ten plan? Na pewno mniej remisów niż dotychczas. A mecz z GKS-em Jastrzębie w niedzielę o godzinie 12:40. A z kolei w czwartej lidze rezerwy naszego klubu jadą na spotkanie do Strzelec Opolskich. Pojedynek z tamtejszym Piastem już jutro o godzinie 17:00. Z kolei w okręgówce Wiking Rodu Opole będzie rywalizował na wyjeździe z Wiktorią Dobrzyń. Ten mecz w niedzielę 2 maja o godzinie 17:00. Rozpoczyna się ostateczna batalia Unii Opole o awans do Ekstraklasy siatkówki kobiet. Nasza ekipa w rywalizacji do 3 zwycięstw będzie mierzyć się ze Stalą Mielec. Początek rywalizacji jutro w Opolu. A nie ma co wracać do półfinałów meczów z Jarosławiem. Zabawa zaczyna się od nowa, mówi trener Opolanek Nicola Vettori. Graliśmy z Jarosławiem dobrze, a teraz nie ma znaczenia. Zaczynamy ponownie rywalizację na 0-0. Mielec na pewno jest najlepszy z rywali, które są drugie miejsce w tabeli i jeszcze pokonali Poznań w półfinalach, więc na pewno będzie bardzo dobre starcie i będzie ciekawe finał. Co zatem jest mocną stroną Mielca, którą trzeba będzie zniwelować w swojej grze? Mocne strony Mielca jest dużo. Mają pewne przyjęcia, popełniają bardzo mało błędów, są doświadczone dziewczyny. Aczkolwiek też jesteśmy na tym samym poziomie, czy nie, odrobinę może lepiej, zależy od dnia. Przede wszystkim mamy grać swoją, jak gramy odważnie, swoją siatkówkę, bez kompleksów. Jesteśmy zespół, który może pokonać Mielce. W spotkaniach z Jarosławiem funkcjonował m.in. znakomicie blok. Czy to też jedna z recept na zespół z Mielca? Na pewno, między innymi blok jest jeden atut nasze mocne w tym sezonie, jak atak, jak zagrywka, jak obrona, także nie ma jednego elementu, który przeważy na inny. Blok na pewno będzie ważny, jak błędy własne. Jest sposób, trzeba potem to pokazywać na mecz, pokazywać na bieżąco, że jesteśmy zespół lepszy. Zapytam jeszcze oczywiście o zdrowie zawodniczek, czy wszystko jest tutaj też w porządku, czyli są w 100% dyspozycji do meczów finałowych? Odpukać tak, jesteśmy zawsze gotowi, jak mi zdajecie taką pytanie dzień przed meczem, na drugi dzień zawsze co się stanie, dzisiaj tak nie będzie się tak stać, także na pewno będzie wszystko dobrze. A w sezonie zasadniczym nasza drużyna dwukrotnie okazywała się lepsza. Pierwszy pojedynek w Opolu 3-0, drugi na wyjeździe 3-2. No i aby teraz powtórzyły to w tych dwóch następnych meczach, no i będzie wtedy bardzo dobrze. Przypomnę, te spotkania w sobotę i w niedzielę w Stegu Arenie o godzinie 16:00. Przenosimy się teraz na parkiet koszykarski, bo choć pierwszoligowi koszykarze Wigria Zadesu Politechniki Opolskiej zakończyli już sezon, to wciąż trenują, bo przygotowują się do akademickich mistrzostw Polski. Nim jednak o tych zawodach, to powróćmy do ligi, bo nasz
wasz zespół zakończył ją na wysokim 7. miejscu. To szczęśliwa siódemka, przyznaje menedżer WIGRE AZS-u Politechniki Opolskiej Dariusz Nawarecki. Tak, myślę, że do każdego sukcesu w sporcie to szczęście jest niezbędne, więc biorąc to pod uwagę, to możemy powiedzieć, że sezon był szczęśliwy. Natomiast uważam, że wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. 7. miejsce, które uzyskaliśmy, jest naprawdę rewelacyjne. Sezon trudny dla wszystkich zespołów, dla nas szczególnie sezon covidowy, problemy z budżetem, ale wszystko udało się spiąć do szczęśliwego końca i to, co zakładaliśmy, przede wszystkim stworzenie zespołu akademickiego, gdzie młodzi zawodnicy będą mieli szansę na rozwój, na to, żeby podwyższać swoje umiejętności indywidualne i taktyczne, zespołowe, to się nam udało. Także projekt uważam za udany, no, w przyszłym sezonie no, nie pozostaje nic innego, jak tylko powtórzyć ten wynik albo walczyć o lepszy. Jednak ten sukces sportowy nie byłby możliwy bez pomocy naszych partnerów, a tutaj szczególne słowa podziękowania dla prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, dla rektora Politechniki Opolskiej profesora Marcina Rojenca oraz firm, które nas wspierały, WIGRE, Struxi, Itaka, Zakład Komunalny oraz firma Latex i Best Drive Stangum. I jednocześnie mamy nadzieję, że nasi dotychczasowi partnerzy będą nas wspierać również w następnym sezonie. Już myślimy o tym sezonie, zaczynamy pomału przygotowanie organizacyjne, a przed nami jeszcze akademickie mistrzostwa Polski, do których się właśnie przygotowujemy. No właśnie, więc teraz o tej ważnej dla naszych koszykarskich studentów imprezie. Tak, już długi weekend majowy zaczynamy grę w półfinałach, które odbędą się w Krakowie. Mamy duże szanse na awans do finału. W finale w Poznaniu pod koniec maja zagra 16 najlepszych drużyn akademickich w Polsce. Myślę, że mamy jedną przewagę, bo gramy z zespołem, który jest ograny i gra ze sobą przez cały sezon. Będziemy wzmocnieni Mateuszem Szlachetką, który już występował w naszej drużynie, a obecnie zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski ze Śląskiem Wrocław. Zagra z nami również Michał Gołębiowski z GTK Gliwice i jeszcze może Szymon Kibisza z WKK, więc zespół naprawdę będzie bardzo fajny. Tutaj jest limit wiekowy, 28 lat, czyli studenci nawet, którzy są starsi, grać nie mogą. W półfinałach sporo drużyn, więc będzie się, jak to się mówi, z kim bić. Turnieje półfinałowe odbędą się 3 w naszym kraju. My trafiliśmy do grupy, która zagra swoje spotkania w Krakowie. Tam na parkietach pokaże się 13 akademickich drużyn. Żeby awansować, powinniśmy zająć miejsce w pierwszej czwórce. Uważam, że jest to bardzo realne. A my życzymy oczywiście naszym basketbolistom awansu do finału. Z kolei o awans do 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych walczą młodzi szczypiorniści Gwardii Opole. Dzisiaj rozpoczęli oni rywalizację w Lubinie. A o swojej drużynie opowiada trener Bogumił Baran. To jest kategoria junior młodszy, to są chłopcy 16-15-letni i akurat udało nam się awansować, zajmując pierwsze miejsce w województwie opolskim do 1/16. Z niektórymi chłopakami to od samego początku, od 4 klasy podstawowej, bo gdzieś tam w tym roku złączyliśmy to wszystko, jest wszystko jako KPR Gwardia Opole. Wcześniej chłopcy reprezentowali również, bo to są klasa sportowa i wcześniej chłopcy reprezentowali różne kluby z województwa opolskiego i teraz jest taki kolektyw i no jakby nie było, no jedziemy walczyć. Na pewno chcemy pokazać się z bardzo dobrej strony. Ja uważam, że chłopcy mają bardzo duży potencjał. Teraz to już tak jak tutaj było wspomniane, ostatnie etapy, ostatnie szlify przed tymi mistrzostwami. Myślę, że jesteśmy bojowo nastawieni. No i jedziemy walczyć. 3 dni zmagań od piątku do niedzieli, czy to też takie duże wyzwanie dla nich i fizyczne? Pandemia nie była dla nas jakimś super okresem, bo gdzieś tam musieliśmy troszkę zwolnić te przygotowania, natomiast chyba tak każda drużyna w Polsce miała, był taki moment, że nikt nie mógł trenować, w związku z tym na pewno to będzie wyzwanie, teraz próbujemy to wszystko nadrobić. Mamy 3 zawodników, którzy zasilili nas z SMS-u, bo gdzieś tam też uczą się w szkole mistrzostwa sportowego. Bazujemy tylko głównie na zgraniu. Na zgraniu stworzyć zbudować ten zespół, żeby chłopcy się dobrze rozumieli na boisku, poza boiskiem i to chyba ma bardzo duże znaczenie. Gwardziści dzisiaj grali z MKS-em Poznań, a jutro będą się mierzyć z KSZO Ostrowiec, natomiast 2 maja z gospodarzami SMS-em Lubin. A awans do 1/8 finału Mistrzostw Polski uzyskają z tego turnieju 2 drużyny. Nie pojadą natomiast żużlowcy kolejarza Opole. Po raz kolejny przesunięto bowiem start drugoligowych rozgrywek. Nasz zespół miał jechać w najbliższą niedzielę, niestety na inaugurację, ale za to prawdopodobnie z udziałem kibiców będziemy musieli jeszcze 2 tygodnie poczekać. Ma to jakieś swoje uzasadnienie, bo kibice mają wrócić na ten stadion, na to całe show dla nich właśnie robimy, więc jest to jak najbardziej decyzja zrozumiała. Jeśli chodzi o przygotowania, no niczym nam to nie burzy, treningi są zaplanowane. Dzisiaj właśnie odjechaliśmy kolejny trening,
Kolejne będą przed samą ligą, także jesteśmy przygotowani, można powiedzieć, do startu, czy to by było teraz drugiego, czy to będzie 15, więc jak najbardziej jesteśmy przygotowani, niczym to nie przeszkadza i czekamy po prostu na start. Oczywiście skład już mam w głowie, z chłopaków z treningów jestem zadowolony. Po czasach, po jeździe widać, że chłopacy są wjechani i tak naprawdę mogę powiedzieć, że na ten moment jestem o ich dyspozycji spokojny. W porządku, no, czekamy na start. Już by ten sezon mógł ruszyć, te mecze już mogłyby się zacząć. Nie ukrywam, bo już czekamy dość długo czasu. W tamtym roku czekaliśmy jeszcze dłużej, w tym też czekamy. Zdecydowałeś się pozostać w Opolu. W tamtym sezonie byłem najlepszym Polakiem drugiej ligi. W tym bym chciał to powtórzyć, tylko już nie być czwartym albo szóstym, już nie pamiętam, chyba jakoś tak, tylko być w takiej pierwszej trójce. Walczyć o te najwyższe cele indywidualnie, a z drużyną awansować do tej pierwszej ligi w końcu. Czekamy zatem do 15 maja, wtedy to od godziny 12 nasi Żulowcy będą mierzyć się z PSŻ-tem Poznań. I na koniec, jak zwykle, coś o rekreacji, bowiem tak czekam na wspólny występ z moją redakcyjną koleżanką podczas jakiejś rekreacyjnej imprezy, ale obiecanki na razie cacanki. Ja trenuję uczciwie piłkę nożną i koszykówkę. Nie wiem, czy trenuje Daria, ale jak nie, to polecam, będzie taka impreza, na którą będzie warto przyjść. Ja jestem w znakomitej formie, natomiast czekam, aż mnie zaprosisz na te wspólne treningi i rekreacje. Dobrze, to ty najpierw zaprosi na naszych widzów. Właśnie chciałam powiedzieć, że będzie do tego znakomita okazja, ponieważ już po majówce startują zajęcia ze sportowym dzielnicowym. Wraz z każdą edycją organizatorzy starają się nieco zajęcia przekształcić i uatrakcyjnić, żeby coś się działo i żeby było naprawdę to ciekawie i sportowo spędzony czas. Zmiana jest taka, bo chcemy w różnych dzielnicach. Dzielnicowy musi przeskakiwać po dzielnicach, więc na jesień mieliśmy te zajęcia w parku 800-lecia. Teraz będziemy mieli zajęcia na Zaodrzu oraz w parku na osiedlu Armii Krajowej. Natomiast jest nowość. Tak, tutaj zajęcia w parku na osiedlu Armii Krajowej poniedziałki, środy, piątki. Zaczynamy od środy na Zaodrzu, na ulicy Pruszkowskiej i na ulicy Dambonia w parku, tam praktycznie codziennie. Nowością jest to, co też chciałem wspomnieć, zajęcia dla dzieci z tenisa ziemnego. Szukamy nowej Igi Świątek, szukamy nowego Huberta Hurkacza i w soboty będą te zajęcia. Więcej o zapisach będziemy informować, to będą zajęcia dla dzieci, czyli sportowy dzielnicowy, tenisowy dzielnicowy dla dzieci, a dla tych troszeczkę starszych zajęcia na świeżym powietrzu, chociaż oczywiście nie ograniczamy się, od 0 do 100 lat wszyscy mogą ćwiczyć. A do tematu zajęć ze sportowym dzielnicowym powrócimy już po majówce. I zobaczymy, czy Daria dołączy do tego programu, czy też nie. To zanim dołączysz, to my się dzisiaj będziemy już z Państwem rozłączać. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i oczywiście zachęcamy do tego, żeby byli Państwo z nami i śledzili to, co będzie się działo w ten weekend na naszych stronach internetowych i facebookowych fanpage'ach. A zatem mówimy do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień.